charakterystyczną cechą Austerii jest to, że proponuje spojrzenie na polskich Żydów przez inny pryzmat niż tylko i wyłącznie pryzmat Holokaustu. Gdybym ja w tym momencie poprosiła Państwa o wymienienie chociażby jednego tytułu polskiego filmu, który nie jest filmem holokaustowym, chociaż jest filmem o Żydach, to podejrzewam, że mielibyście Państwo z tym spory problem. Może próbujecie Państwo. Okej, ale to jest film przedwojenny, prawda? Więc zrealizowałem przed Holokaustem, nie mógł być o Holokauście. To jest rok 37 Waszyński, więc tutaj mamy przeczucie nadchodzącej zagłady, ale to nie jest film o Holokauście. Cokolwiek innego, co nie jest o Holokauście polskiego. Myślę, że w tym momencie przemykają Państwu przez głowę takie tytuły jak Wielki Tydzień, jak Korczak, jak Jeszcze Tylko Ten Las, może Samson, Wajdy, ale one są wszystkie o zagładzie, proszę? Ziemia Obiecana. Okej, Ziemia Obiecana, w porządku. Andrzeja Wajdy, co jeszcze? No to mamy jedną pozycję poza Austerią. No to jeszcze znalazłam trzecią, to jest Niekochana Nosfetera. Ale tam też już mamy takie sygnały nadchodzącej zagłady i tam też już mamy cały czas taki klimat czegoś, co się z tą społecznością żydowską stanie. Mało tego, ten film jest zrealizowany w taki sposób, że ani razu tam nie pada słowo na rzad. My się domyślamy, że Noemi, bohaterka, którą imieniu jest Żydówką, domyślamy się, że jej sąsiad, który jest takim rzemieślnikiem produkującym blaszki, który zawiesza się żołnierzom dającym na wojnę, jest Żydem, bo mówi w taki charakterystyczny sposób, zachowuje się w charakterystyczny sposób, ale w żadnym kadrze tego filmu nie bada literalnie podana informacja, oto mamy film o Żydach. Więc Ziemia Obiecana, słuszna uwaga, więc Austeria, Niekochana, trzy filmy. Proszę Państwa, mamy 2011 rok. Prawda? I nie ma właściwie filmów o życiu tej społeczności. Stąd też ta pozycja jest tak wyjątkowa. Natomiast jeśli bohaterowie żydowscy pojawiają się w filmach niepoświęconych Żydom jako takim, to najczęściej funkcjonują jako dopełnienie, jako taki element kolorytu lokalnego. Myślę, że tutaj modelowym przykładem tego może być postać Jankiela w Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy. To jest, no byli tutaj, no byli, no kolorowy Żyd w hałacie, specyficzny element świata, ale generalnie nic specjalnie interesującego. To nie jest nasze, więc tego nie analizujemy. A Austeria, film zrealizowany przez polskiego reżysera, który nie ma nic wspólnego, nie ma żadnych korzeni żydowskich, jest niezwykle bogatym, niezwykle różnorodnym obrazem żydowskiego świata. Z jednej strony mamy to ujęcie religijne, przepiękne, zrealizowane zgodnie z prawdą portrety religijnego żydowskiego rytuału. Tutaj mamy aż trzy żydowskie święta pokazane, to jest Jom Kippur, najważniejsze święto w liturgicznym roku żydowskim. Mamy Rosh Hashanah, czyli początek nowego roku, mamy święto Purim, takie święto ocalenia ludu Izraela z zakusów z niecnego Hamana. Mamy też podkreślone codzienne rytuały modlitewne, jest ich znacznie więcej w judaizmie niż w chrześcijaństwie. Oprócz tego mamy przecudowne, przebogate sceny takiej obserwacji obyczajowej i etnograficznej. Natomiast w rozmowach bohaterów pobrzmiewają głosy żydowskich filozofów i taki sposób myślenia zgodnie z zasadami, które organizują Talmud, czyli komentarz do Tory. I ta adaptacja jest bardzo wierna w sferze przesłania, troszkę mniej wierna w sferze fabularnej, ponieważ to opowiadanie, nie wiem czy Państwo czytali, ale ono jest bardzo obszerne, ma prawie 200 stron i jest taką powieścią, która nie toczy się linearnie. Jest, nawet jak się czyta to po raz pierwszy, to można mieć wrażenie, że ona jest nieco chaotyczna. Tutaj mamy takie przeplatanie się wątków. Mam wrażenie, że jeden wątek już się kończy. Po 50 stronach do tego wracamy. Zdążyliśmy zapomnieć, czego on dotyczył. Musimy się przyzwyczaić do tego sposobu myślenia autora, który podaje nam bardzo wiele, bardzo różnorodnych informacji zazębiających się o siebie, natomiast nie tworzących takiego wyraźnego, fabularnego ciągu. No w filmie fabularnym te informacje też jeszcze musiały być uporządkowane. Siłą jeszcze Kawalerowicz został zmuszony do tego, żeby wybrać kilka takich wątków organizujących tę opowieść i uporządkować je w miarę linearnie, ale takim sygnałem wierności opowiadania również i w tej sferze, w sferze formy, są retrospekcje najczęściej starego Taga, właściciela Austerii, które czasem wywołują drobiazgi. My nie zawsze czytamy te impulsy, nie zawsze rozpoznajemy te impulsy, które wywołują te retrospekcje, ale one są i właśnie wracają do obrazów, których też znaczenie nie zawsze rozumiemy. Dopiero pod koniec tej historii one stają się jasne. Akcja filmu obejmuje pierwszy dzień wojny światowej, noc i poranek następnego dnia.
karczmę starego taga leżącą za miasteczkiem mijają w pośpiechu mieszkańcy tego miasteczka, którzy uciekają przed spodziewanym najazdem kozaków. I są wśród nich przede wszystkim Żydzi, którzy słusznie przewidują, że wraz z nadchodzącą klęską Imperium Austriacko-Węgierskiego nadchodzi także ich własna klęska. Do tej pory chroniła ich taka liberalna, bardzo przyjazna im polityka cesarza Franciszka Józefa. Teraz zostali tej ochrony pozbawieni, uciekają przed spodziewanymi pogromami. I to jest bardzo charakterystyczny i bardzo ważny wątek. On się pojawił już w jednej z pierwszych scen. Tak mówi, że jego naród został wybrany, ale to wybranie jest szczególne, ponieważ ono polega na ciągłej wędrówce i na ciągłej ucieczce. To jest wybranie nie do szczęścia, nie do radości, tylko do nieszczęścia, do ucieczki, do cierpienia. Ci Żydzi, wszyscy Żydzi, którzy się znajdują w Austrii, Żydzi jako tacy, są naznaczeni cierpieniem. Niezależnie od klasy społecznej, niezależnie od poglądów, od stopnia zamożności, od przywiązania do religii przodków, od stosunku do moralności, od relacji z innymi ludźmi, oni wszyscy są naznaczeni cierpieniem. Nikt z nich nie może być do końca bezpieczny, do końca szczęśliwy. W tym filmie zostały odwrócone proporcje charakterystyczne dla polskiego kina. Jeśli w jakimś obrazie świątowski bohater jest, tak jak powiedziałam, jakimś takim dopełnieniem historii, bardzo często jest też sam. Tutaj zaś w tym filmie niemal wszyscy bohaterowie, poza księdzem, poza ukraińską służącą jewdochą, poza baronową, poza huzarem, są Żydami. Więc kilkudziesięciu Żydów naprzeciw czterech bohaterów innego pochodzenia. I w tej karczmie starego taga spotykają się właściwie poza huzarem tylko i wyłącznie Żydzi. I są to przedstawiciele wszystkich żydowskich klas. Oni reprezentują różne poglądy polityczne, różne stopnie zamożności. Mamy tutaj i zamożnych mieszczan, i postępowych rzemieślników, i pobożnych hasydów stanowiących dwór cedyka z Żydaczowa, wreszcie Żydów zasymilowanych. To jest bardzo niejednorodna grupa. To też jest ważne i charakterystyczne, że Kawalerowicz nie pokazał tej grupy jako pewnego konstruktu Żyda, bardzo często też realizowanego w polskim kinie z takimi elementami zawsze uświadomionymi przez reżyserów, zgodnymi z takim antysemickim stereotypem. Tutaj ci Żydzi są nie zawsze sympatyczni, ale zawsze prawdziwi. Oni tacy rzeczywiście byli. To była bardzo rozwarstwiona i bardzo różnorodna społeczność, bardzo ciekawa, bardzo kolorowa. Nie zawsze sympatyczna, ale zawsze bardzo ciekawa, bardzo niejednorodna. Tutaj ta niejednorodność została bardzo mocno podkreślona. Karczma, w której zatrzymują się Żydzi, jest, jak mówi sam jej właściciel, czymś w rodzaju Arki Noego. Ponieważ tutaj spotykają się różne gatunki ludzi, początkowo mijają ją, uciekając przed kozakami, ale stopniowo pusty zajazd zapełnia się uciekinierami wracającymi, żeby się tutaj schronić przed nocą. I to jest przyjazna, bezpieczna przestrzeń. Kto ją opuszcza, tego spotyka coś złego, ale kto się w niej schroni, kto pozostaje w jej obrębie, ten pozostaje bezpieczny. Ta przestrzeń też zostaje taką przestrzenią sakralną. Ludzie się tutaj modlą, celebrują żałobę po śmierci Asi, pierwszej ofiary kozaków, o której mówi się z nadzieją, że być może ta dziewica, śmiesznej dziewicy, w jakiś sposób odkupiła los całego ludu Izraela. Tutaj się rozmawia z Bogiem, tutaj się szuka kontaktu z Nim. Ta bardzo taka przeciętna przestrzeń profanum za przyczyną zachowania znajdujących się w niej ludzi, za pomocą metafizyki, którą w nią wnoszą, staje się przestrzenią sakru, przestrzenią Arki Noego. Jest jeszcze jeden trop bardzo pomocny w odczytaniu tego filmu. Kawalerowicz deklarował, że on nie chciał robić filmu o Holokauście. Powiedział coś takiego. Niemożliwe wydawało mi się dotarcie do sedna problemu zagłady, chociaż sugerowano mi, że powinien to być film właśnie o tym. Ale wtedy byłby albo o szmacownikach, albo o tych, którzy ratowali Żydów. A ja chciałem nakręcić film, który pobudzałby do innej refleksji. To nie miała być rozmowa filozoficzna. Widz sam może sobie dopowiedzieć to, czego ja w tym filmie nie powiedziałem, bo nie można do końca opowiedzieć tego, co stanowi istotę świata przedstawionego w Austerii. Nie można do końca dopowiedzieć tego, co stanowi istotę świata przedstawionego w Austerii. No otóż to. To jest jeden z tych filmów, gdzie akcja jest szczątkowa. Składa się raczej z szeregu uzupełniających się obrazów, budujących szczególny klimat. I jaki to jest klimat?
To jest klimat żydowskiego świata, zatrzymany w kadrze na chwilę przed zagładą. Ta chwila będzie jeszcze trwała 25 lat, ale już zaczęły dziać się rzeczy i już miało miejsce wydarzenia, które doprowadzą do masowej zagłady tej pokazanej społeczności, która schroniła się w karczmie starego Taga. Jerzy wygrał, że to właśnie było jego intencją. Zasugerowanie tej chwili tuż przed zagładą, nawet nie tyle pokazanie, ale zasugerowanie, zbudowanie pewnego nastroju, klimatu tego momentu. Ponieważ osią tej opowieści jest doświadczenie śmierci. Umiera nastoletnia Asia, Żydówka, córka fotografa Wilfa. Jej ciało w jednej z ostatnich scen płonie, podpalone przez kozaków, którzy chcą je zbezcześcić. Asia spłonie, nie będzie miała nawet macewy, nie pozostanie po niej żadna pamięć, nie pozostanie nawet po niej proch. Bum, kochany w niej chłopak, gimnazjalista, który chce pogrzebać jej ciało, wpada w ręce kozaków i prawdopodobnie również zginie z ich rąk, powieszony na szubienicy. Umrze też prawdopodobnie stary Tak, który zdając sobie sprawę znikłej szansy powodzenia swojej wyprawy, udaje się do komendanta kozaków, żeby błagać o życie tego właśnie nastoletniego Buma. I giną w końcu w finałowej sekwencji Hasydzi, których krew zabarwia rzekę na czerwono. Na naszych oczach przez cały ten film giną, umierają Żydzi w różnym wieku, o różnych poglądach, o różnych pragnieniach, o różnych nadziejach, a w rozmaity sposób zdający sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znaleźli. I z każdą kolejną śmiercią ten żydowski świat jest coraz bardziej kaleki, coraz bardziej ubogi. Auster jest tak naprawdę epitafium dla tego unicestwionego żydowskiego świata.